teraz oficjalnie. Buongiorno, dzień dobry. Pieczywo zakupione. 4 bułeczki. Jakiś pączek i croissant z czekoladą. Słuchajcie, wróciliśmy na naszą agroturystykę. W takim nietypowym miejscu się rozbiliśmy. Pięknym, widokowym. No, małe drzewa. Dużo mieliśmy wątpliwości, no ale na pewno nie możemy zostać tyle, ile chcieliśmy. Chyba tylko 3 dni, bo ponoć przyjeżdża jakaś większa grupa, jakaś wycieczka. No i on nie może mieć tylu turystów na tej agroturystyce. Najpierw była mowa o jednym dniu. To chcieliśmy właśnie pokazać się, że to my, że znajomi, że to, że tamto. No i wynegocjowaliśmy 3 dni, ale ja jeszcze po cichu myślę, że jak my tu z boku, po cichu gdzieś tutaj będziemy tak sobie byci tu rozbici, to może nas nie wyrzuci, może nam pozwoli zostać trochę tu dłużej. Samochód postawiłem tu, pojawiło się bardzo dużo małych namiotów. Jest parę kamperów. Ten kemping widzieliście już w poprzednich odcinkach. Dzisiaj będzie odcinek typowo kempingowy, bo już nigdzie nie jedziemy. Piję sobie piwko, bo po prostu, no może nie są takie upały jak ostatnio byliśmy, ale dalej jest gorąco. W toskańskich tam wulkanach mieliśmy przyjemne 26-25, a tu już 30-32 stopnie. Lodówka się grzeje, chłodzi napoje. Tu dodatkowo w tym budynku, gdzie są łazienki, także jest lodówka, także jak będziemy chcieli jakieś napoje włożyć, to na pewno skoczę zaraz jakieś wodę lub tonik lub wino na wieczór włożę. No jeszcze raz wam tu pokazuję. Długi przedłużacz 30-metrowy, akurat tak na styk właśnie fajnie wystarczył mi. O, musicie mieć, pamiętajcie o tym, musicie mieć taką końcówkę, zakupcie sobie ją jak będziecie przed wyjazdem, jak jedziecie pod namiot, chcecie mieć prąd, to taka końcówka wam jest potrzebna, żeby można podłączyć się do prądu. Ja wam pokażę tutaj, zobaczcie, jest namiocik, idę teraz tutaj toskańskim polem, tutaj są te łazienki, taka kuchnia też jest. Prysznice na zewnątrz, można się schodzić. No i można kupować tu wino i kozi ser. A tutaj oni teraz czyszczą, tu jest kort tenisowy i czyszczą ten kort. Także tam potrzebne im to jest do kerchera. Ale tutaj tak wygląda prąd na takich kempingach. Tu jest wiata, przy której no, głównie tu gospodarze przyjeżdżają. Tu, aha, musicie wiedzieć, że tu gospodarze nie siedzą non-stop, tylko przyjeżdżają wieczorem raczej. Jak przyjedziecie, to wszystko na telefon trzeba załatwić. Tu był kort tenisowy. Nagrywam wam teraz, póki jest posprzątane, póki wszystko ma ręce i nogi. Tu jest sypialnia chłopców i fajnie, bo jest światełko, pierwszy raz coś więcej widzę. O kurde, jest jeszcze kamień tutaj. No, jak jesteście gdzieś rozbici na dłużej, warto na podłogę kartony jakieś położyć. Tutaj jest nasza sypialnia, my śpimy na normalnych materacach z Decathlonu, polecamy. To jest nasza kuchenka indukcyjna, zakupiona gdzieś na Allegro w internecie. Mały czajnik, durszlak,
Patelnia z Tefala z odkładaną rączką, kawiarka, młynek do kawy. Koniecznie tutaj kupujcie melony. Portugalia, Hiszpania czy Włochy. Pyszne są te melony. No i skrzynki. Skrzynki, które świetnie mi się komponują w samochodzie i łatwo jest to wszystko zapakować. Tam w rogu macie pompkę. Mega fajne, duże okno, które też daje no daje tu słońce teraz. I tu jeszcze mamy taki organizer, do którego można wkładać te kluczyki. Kupiliśmy sobie ten organizer gdzieś już poza Polską, we Francji chyba. Decathlonie i jeszcze jeden organizer jest pod stołem. To jest bardzo... Aha, no ten to jest hit. To niewielka rzecz, ale taka przydatna. Tak ratuje życie. Zobaczycie. Warto też to zakupić. Pod stół, pod stolik taki organizer. No i tutaj mamy sztućce, tutaj mamy sól, pieprz, jakiś otwieracz do piwa i to wszystko wtedy jest pod ręką. Także to jest mega, mega przydatne. I tego w ogóle nie ściągamy, ja składam w stół i to się fajnie zwija. I to jest mega, mega, naprawdę, to jest niby pierdoła, ale jest tak przydatna. Super sprawa to jest. Samochodu nie mogłem mieć przy namiocie, bo tu nie ma jak wjechać. A sobie tutaj postawiłem, tu był wjazd elegancki. Tu jest ktoś pod namiotem, to jest ten budynek. Łazienki Antkowi już rozstawiłem hamak. Także obydwa leżą na hamakach. Tu mają internet, odpoczywają, oglądają swoje jakieś tam programy. Tu są te fajne umywalki. Na pewno tam wody jest do picia. Ponieważ sam widziałem, jak gospodarz nalewał sobie do bidonu. Także myślę, że nie będzie problemu. Jesteśmy znowu w toskańskiej Chianti i zobaczcie, jest takie miejsce, miód, o jest oliwa za 15 euro, wcześniej nie było, tu mamy sery i wino do kupienia. I super sprawą też jest, jak jest na, ole zawalone. Jak jest dodatkowa lodówka, bo można dodatkowo coś schłodzić, ale tutaj już będzie ciężko coś schłodzić, zmieścić. Łazienki są w super klimacie, jest jedna łazienka dla niepełnosprawnych, jest mega czysto, fajne zlewiki, toaleta, prysznice. Jak się chce ktoś schodzić w dzień, to i prysznice są na zewnątrz. No, nam się tutaj bardzo, bardzo podoba. Zostaniemy tu na 3 dni, ale muszę szukać jakiegoś następnego kempingu. Spontanicznie. Tu są namieciki. Tak my wyglądamy. Drzewa oliwne. Tutaj mamy... ściętą lawendę, takie pole lawendy. Widzieliśmy, jak ścinali tą lawendę pracownicy tego kempingu. No i cudowny widok na wzgórza i pagórki Chianti. Super. Zobaczcie, jak te pomidory tutaj we Włoszech wyglądają. No my nie możemy się najeść tym pomidorami. Cudownie wyglądają, cudownie smakują. Melon, kupiłem cukinię, może zrobimy risotto, świeży makaron. No największy problem mamy jakoś tu z pieczywem. Te pewnie... No, nad świeżością, no my jesteśmy tu jakby przygotowani, chociaż no, nie wiem, w Polsce dużo pieczywa też nie jemy. Zobaczcie, na kempingu potrzebujecie jeszcze zbiorniczka na wodę. Ten jest super, bo się składa. Zajmuje mało miejsca, a można skoczyć tam po wodę i mieć tu przy namiocie wodę. Nie trzeba wtedy latać co chwilę. Dzisiaj gotowanie przy namiocie.
Zrobiliśmy zakupy w Lidlu. Kupiliśmy cukinię, chciałem kupić paprykę, ale były tylko trzy, a nie warto brać trzy, bo się zepsują. Dlatego no, jest tu cukinia, cebula, kurczak i pasta pomidorowa, kupiona tutaj włoska. No i będziemy mieli taki sos, oliwa z oliwek, oczywiście czosnek był i ryż jeszcze, który przywieźliśmy z Polski. No musimy powyjadać te wszystkie rzeczy, które wozimy bezsensownie i robimy proste posiłki. Upał jest ostry, ale nie tak wielki, jak był poprzednio. Woda na ryż wstawiona. Powoli kemping się zapełnia, przyjeżdżają po zwiedzaniu turyści, różne kultury. Był kemping holenderski, teraz jest kemping francuski, dużo Francuzów, chociaż tu Holender też jest. Odpoczywamy, szukamy cienia, bo gorąco. O, ale tu teraz namiot na przykład mamy zacieniony przez te drzewa. Ale pięknie wyglądają te zbocza, winorośle. Super sprawa. Już po kolacji ryż z leczo, bardzo smaczny. Zobaczcie, ja nie mogę patrzeć na te widoki, ale co śmiech, chmury. Muszę Ali dać zadanie, żeby sprawdziła pogodę, ale spokój, cisza, odpoczywamy. I fajny klimat tego miejsca. Pozmywane. Ja sobie tutaj znalazłem stoisko. Stanowisko. W cieniu. I tu mam zasięg internetu. Dzisiaj dzień naprawdę bardzo, bardzo sielski. Jeden z niewielu takich na tym wyjeździe, bo codziennie coś zwiedzaliśmy, a dzisiaj stwierdziliśmy, że po prostu się rozbijamy i cieszymy. No zresztą chyba takie 3 dni tu będą, no ale tu gdzieś lokalnie będziemy coś, pójdziemy do tych sąsiadów, ludzi, którzy tu obok też robią wino. Także zobaczymy. Zobaczcie, ile namiotów się zjechało. Większych, mniejszych, bez prądu, bo te są na parcele bez prądu. Tutaj hasają kozy. My tam wcześniej w środku tych dwóch kamperów byliśmy rozstawieni. Są namioty większe, mniejsze. Są kampery. Tutaj w tym sadzie oliwnym. Takie malutkie namiociki. Fajnie, bo robi się cień. Już nie jest tu 36-37 stopni, tylko około 30. A jak jest cień i jest wiaterek, a jest tu wiaterek, to robi się super przyjemnie.
każdy gdzieś tam ala z Antkiem na hamaku, Jeremi, tutaj w cieniu, ja przy samochodzie, kawałek cienia i mam też internet, także relaksujemy się i odpoczywamy. Taki kempingowy klimat, jak można tu sielsko fajnie poczytać książkę, posłuchać podcastu. Ja sobie słucham misji futbol poniedziałkowej, co tam w polskim futbolu się dzieje, jakie zespoły, kto awansuje, kto idzie dalej, czy Raków, czy Lech, co tam z Legią. Takie polskie nasze futbolowe sprawy. Zobaczymy. Skończył się internet. Zaszło słońce. Jest mega przyjemne. Zaczyna się wieczór. I zaczyna się rywalizacja w karty rodzinna. Gramy w Uno. Rozgrywki. W Uno będzie dzisiaj grane. Słońce zachodzi, mamy cień. Jest mega fajnie, przyjemnie. Takie widoki. Jedno. Gramy, cieszymy się. Spokój na kempingu. Tak wyglądają u nas wieczory. Rodzinne. Teraz ty. A ty nie masz zielonego, już widzę. Masz same żółte, czerwone. Jeden zielony masz. Dobra. Zaznacz biegowce. Ale jesteś. Ja mam zielone. Ja to masz zielone i czerwone. Fajne, nie? Pokazałem rodzinę na kamerze. Faktycznie. Nie pokazałeś. Tak jakbyś w okularach. W lusterko im pokazałem, ale na szczęście dwie tylko. Wszystkiemu winne. Tą rozgrywkę przed chwilą wygrała mama. Była bardzo... Szemrana. Szemrana? Dlaczego? No opowiadaj. Kto oszukał? Mama. Mama? Nie oszukuje. Gram uczciwie. No, a Jeremi zagląda w kartę. Lokowanie produktu. Dlatego jak miałeś na gębie, miałeś paluszki, to cię nagrałem. Miałem drugą w kieszeni. A czemu lampki się nie palą? Ale klimat. Mega relaks, odpoczynek. Powtórz. Nie. No dawaj. Nie zgadzam się. Teraz wygrałem ja. Po umie. Jeremi jest drugi. Jaki kolor? Ale jest zacięte, zacięte granie. Cudownie. Zaraz skoczymy po lampki, odpalimy lampki. Jest godzina 20.51. Tam na którymś kempingu o 21.00 już było ciemno, nie? W Rzymie. W Rzymie? Gdzieś się dziwiłem, że jest ciemno. Tak? Aha. A tu jeszcze... Ale zobaczymy, co będzie za 10 minut.